Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matolech, to jest mój drugi kanał. Ja sobie z kawką dzisiaj przysiadam, kubek nie jestem wszyscy, to nie jest absolutnie lokowanie produktu. Nie ma tego kubka, nigdzie go nie dostaniecie. Odcinek jest o tym, że ludzie się zmieniają, ponieważ ktoś mnie już zapytał tutaj, co sądzisz o tym, że moja przyjaciółka się na przykład zmieniła. No to wszystko oczywiście zależy, czy zmieniła się na dobre, czy na złe, bo ludzie mogą się zmieniać w dwóch kierunkach tak naprawdę, ale to jest tylko i wyłącznie nasz osobisty osąd. I teraz zobaczcie, mamy sobie małe dziecko i nie powiemy temu małemu dziecku nie zmieniaj się. Ja już to gdzieś mówiłem, to już nie mam déjà vu, nie masz déjà vu, jak to słyszysz po raz drugi. I mówienie ludziom nie zmieniaj się nie ma sensu, bo ludzie się zmieniają tak samo jak to dziecko. Z tym, że dziecko małe jak się zmienia, to dziecko się zmienia, wiecie, bardzo diametralnie i bardzo szybko. Ale dorośli ludzie zmieniają się w sposób dosyć powolniejszy. Bardzo prosty przykład. Ja na swoim kanale kiedyś miałem tym pierwszym, tym takim bardziej, wiecie, zabawniejszym, tym takim, gdzie ja palę głupa, no powiem po prostu szczerze. Kiedyś paliłem głupa w sposób na zasadzie, że bardzo śmiesznym było cycki, dupa, kurwa seks. I zabawne, nie? Totalnie nie. To nie było zabawne. W pewnym momencie do tego doszedłem i stwierdziłem, że zrezygnuję aż tak z prostackiego humoru. No wtedy się okazało, że oczywiście na statystykach to się też przewinęło, bo ludzie jednak chyba wolą taką prostszą formę zabawy, niżeli troszeczkę pomyśleć nad żartem, którym powiedziałem. Ale ja tego nie oceniam. Ludzie mają takie prawo, absolutnie. No i co się stało? Ja się zmieniłem. Coś się zmieniło. Nawet ostatnio dostałem komentarz od pewnej dziewczyny, że no zmieniłeś się, kiedyś to miałeś taki inteligentny humor, a teraz to ja widzę, że do gimbusów chcesz dotrzeć. Mam zupełnie odwrotne wrażenie, ale okej. I wszystko opiera się tylko i wyłącznie na naszym wrażeniu. Ona miała takie wrażenie, miała absolutnie do tego prawo. Odeszła, przestała mnie oglądać. Nara! Super! Powodzenia Ci życzę w życiu, dziewczyno! Ludzie się po prostu zmieniają i to jest absolutnie normalne. I teraz w jaki sposób sobie poradzić z tym? Bo tak jak mówiłem, w ogóle ludzie się zmieniają na dwie strony i to jest subiektywne nasze spojrzenie. Mogą się zmieniać na dobre, a mogą się zmieniać na złe. Ale nadal to my jesteśmy po środku i to my osobiście oceniamy, na jaki sposób się zmienili. Mi się tak zdaje, że bardzo egoistycznie do tego tematu podchodzimy, bo my patrzymy ze swojej perspektywy. Nam było lepiej żyć z tą osobą, a nie z tą osobą, więc moja droga przyjaciółko, zmieniłaś się na złe. No zdarzy się, oczywiście zeszłaś na złą drogę, zaczęłaś palić papierosy, pić alkohol, naprawdę za dużo tego robisz. Ja się o ciebie martwię. Ale zdarzają się również takie sytuacje, że my patrzymy czysto egoistycznie na ten temat. I jak sobie z tym poradzić? Bo to jest ciekawe, bo jeżeli faktycznie patrzymy egocentrycznie przez pryzmat tego, że no faktycznie tak się dzieje, to mi tutaj z pomocą przychodzi jedna bardzo prosta metoda. Cztery zasady, cztery prawa, nie wiem jak to się nazywało w buddyzmie. I w sumie nam potrzebne będą trzy. Pierwsza bodajże to była wszyscy cierpimy. Druga, przyczyną cierpienia jest pragnienie. I trzecia, aby wyzbyć się cierpienia, należy wyzbyć się pragnienia. Prosta sprawa, wyzbyjmy się egoistycznego pragnienia, żeby ktoś się nie zmieniał. Tyle ode mnie. Straszne, co? Ale proste, naprawdę. Tu się wyświetla ostatni proponowany przez YouTube'a odcinek. Ja Ci serdecznie dziękuję za matowe rozkminy kolejne i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne i na razie.